Le Corbusier. Realizacja Jacques Barsac. W czasie II wojny światowej Francja poniosła bardzo duże straty. Wszędzie, jak kraj długi i szeroki, widać było ruiny. Na miasta francuskie spadł deszcz żelaza i ognia. Brest leżał w gruzach. Wspaniały atlantycki port przestał istnieć. Ale Francja podjęła wysiłek odbudowy, nie próbując nawet podliczać poniesionych strat. Gérardmer u stóp Wogezu. Miasto przechodziło z rąk do rąk, ale w końcu Niemcy musieli ustąpić. Wycofując się, wróg zniszczył to, co oszczędził ogień. Niemcy spalili miasto Saint-Dié. Zniszczyli nawet kościół. L'église elle-même a été massacrée. Ten obraz zniszczeń mógł jednak stać się źródłem nadziei. Trzeba było znaleźć chęci i siłę do odbudowy. Przemysłowcy Saint-Dié, pragnąc dźwignąć miasto z ruin, zwrócili się do mnie z prośbą o zaprojektowanie odbudowy. Zrobiła się z tego nieprawdopodobna awantura. Na początku wszyscy się ze sobą zgadzali. Socjaliści, komuniści, burżuazja. Pełni byli entuzjazmu. Mnie zaangażowała Rada Miejska. W tym samym czasie ktoś w ministerstwie postanowił wziąć w swoje ręce losy urbanistyki i odbudowy. Zaczęto mnie szykanować. Idee, które stanowiły efekt moich wieloletnich przemyśleń, okryto śmiesznością. Plan odbudowy Saint-Dié został odrzucony. Podobnie stało się z planem La Rochelle-Palis. To jeden z piękniejszych planów urbanistycznych. Tylko Amerykanie umieli docenić projekt Saint-Dié i Rochelle-Palis. Uznali to za świadectwo francuskiego renesansu. Pokazywali w całych Stanach i w Kanadzie. Tu muszę jednak przyznać, że nie umiem zapomnieć Amerykanom ich postawy w czasie awantury o siedzibę narodów w Genewie. W sprawie Saint-Dié i La Rochelle też zresztą skończyło się na niczym. Nawet mi nie podziękowano. Avec pas même un merci ou même pas ou rien du tout, sans le silence, c'est Thaïlande, comme dit le type là-bas. Hein. Grâce. Po dłuższej przerwie mogłem wrócić do pracy dzięki nowemu ministrowi odbudowy, panu Dautry, który zapytał mnie w 1944 roku, czym się zajmuję. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem mu, że niczym. Od 4 lat niczego nie zbudowałem. Poprosił mnie wówczas o skonstruowanie wielkiej maszyny, takiej, w której będą mogli zamieszkać ludzie. Zgodziłem się, a on zaproponował mi Marsylię, osiedle komunistów. To mi nie przeszkadzało. Dom jest wspólnotą, miejscem do życia, które ma służyć 24 godziny. Chciałem pomieścić w jednym bloku jednostki mieszkalne odpowiedniej wielkości, dostosować dom do liczebności i potrzeb wspólnoty. XIX Salon Sztuk Użytkowych w Grand Palais był głównie poświęcony meblarstwu.
Pan Claudius Petit rozpoczął zwiedzanie z godnym ministra wyrazem zainteresowania na twarzy. Nowoczesna urbanistyka powinna podjąć próbę ułatwienia życia gospodyniom domowym, zdjąć z barków trud prania dla całej rodziny i długotrwałych zajęć kuchennych. Czas stał się bezcenny dla pracujących kobiet. Do wycierania rąk, drogie panie, posłuży wam miękki, cienki papier higieniczny, który zastąpi ściereczki kuchenne, a kiedy pojawią się papierowe prześcieradła, urządzenia chłodnicze zyskały wielu zwolenników. Domowa chłodnia już niedługo przestanie być luksusem. Dzięki niej produkty spożywcze zachowują jakość i smak nawet w czasie największych upałów. A my na pewno przychylnym okiem popatrzymy na kostkę lodu w szklance. Pan minister urbanistyki i odbudowy, były rzemieślnik budowlany, obejrzał wykonany przez Le Corbusiera projekt bloku mieszkalnego. Dom ten ma stanąć w Marsylii dzięki staraniom Towarzystwa Budowlanego. Najpierw jednak zaprezentowano go w Paryżu. Wsparty na silnych żelbetowych podporach, olbrzymi dom, w którym będą żyły setki rodzin, wzniesie się wysoko ku niebu. Czy wtopi się w krajobraz radosnego miasta? Nigdy w ciągu całego życia nie przejmowałem się tym, co pomyśli o mnie publiczność. To takie niewielkie zwycięstwo mojego szkaradnego charakteru. Kiedy po 5-letniej batalii rozpocząłem budowę w Marsylii, zakazałem sekretarce przynoszenia mi gazet. Po moim pierwszym artykule byłem właściwie skłócony ze wszystkimi. Tymczasem potrzebowałem spokoju, by móc pracować w skupieniu przy budowie. Wolałem nie widzieć gazet. W Marsylii przy bulwarze Micheletta wznosi się wysoka fasada bloku Le Corbusiera. Chodzi tutaj o pierwowzór nowego stylu budowania, o wielkie wydarzenie społeczne. Rzecz jasna, stwarza to nowe problemy, ale równocześnie pozwala rozwiązywać stare. Ten dom ma swoich zwolenników i przeciwników. Konstrukcja liczy 135 metrów długości, 21 metrów szerokości, 50 metrów wysokości. Ma 17 pięter, 337 mieszkań i wewnętrzną ulicę. Tę olbrzymią całość podtrzymuje 36 podpór. Po co te podpory? Podpory wynoszą budynek na wysokość 3, 4, a nawet 6 metrów nad ziemię i pozwalają odzyskać zabudowany teren. Może to być pomocne przy organizacji ruchu samochodowego i pieszego w osiedlu. Współistnienie pieszych i komunikacji samochodowej prowadzi niekiedy do tragicznych w skutkach kolizji. Owe podpory, nadając budowli imponujący, monumentalny charakter, nie są jedynie elementem dekoracyjnym. Stanowią swoiste wyzwanie dla przyszłej urbanistyki. Dzięki nim widać przeświecające pod domem słońce, widać ulice, sosny odcinające się na tle morza, góry. Tłum pieszych będzie przechodził przez miasto z jednego końca na drugi, idąc cały czas przez park. Samochody zostaną gdzieś daleko, albo nad, albo pod ziemią. To już nie ma znaczenia. Nie sądzi pan, że takie skumulowanie mieszkańców w ramach jednej konstrukcji może stwarzać pewne niewygody z socjalnego punktu widzenia? Nie obawia się pan tej wielkiej mieszaniny ludzkiej wzdłuż tych wewnętrznych ulic, które mają, o ile się nie mylę, nawet 120 metrów długości? Nie pan pierwszy zwrócił się do mnie z tymi wątpliwościami. W jednej z moich książek zamieściłem rozdział zatytułowany Wolność przez porządek. Wolność dzięki porządkowi osiąga się, kładąc każdą rzecz na swoim miejscu. Będą to mieszkania usytuowane jedne obok drugich, albo jedne nad drugimi. Nie ma lepszego sposobu na odseparowanie ludzi niż umieszczenie ich na różnych piętrach. Dzięki takiemu rozmieszczeniu czerpie się również korzyści w zakresie ogrzewania, chłodzenia, osiąga optymalne wyniki w oszczędzaniu oraz wydajności. Wróćmy jednak do wewnętrznej ulicy, tej 120-metrowej. Czy wie pan, gdzie człowiek czuje się najbardziej samotny? Na kolejnych piętrach amerykańskich drapaczy chmur. Proszę mi wierzyć, albo przekonać się samemu. Bardzo łatwo było powiedzieć, że Le Corbusier buduje rudery, z których nic nie widać, w których nie można oddychać. Jakie według pana są wymiary tego mieszkania? Prawdziwie rewolucyjne. Mieszkanie ma 24 metry głębokości, 4 metry szerokości, dokładnie 3 metry 66 szerokości. Kiedy pokazałem plany tych mieszkań, wszyscy krzyczeli, że to skandal. Już od 3 lat nie milknie krytyka.
Mówi się, że budują slumsy. Na podstawie artykułu w prasie, w opinii publicznej, nawet na podstawie przyjacielskich wypowiedzi konfratrów, można było wyobrazić sobie, że buduje slumsy Rudery. Ale po zasiedleniu tego mieszkania, kiedy ludzie je zobaczyli, ci sami sędziowie zmienili zdanie. Słyszałem nawet, że są to mieszkania dla amerykańskich miliarderów, a przedtem mówiono, że to Rudery. A przecież zlecono mi budowę mieszkań dla robotników. Trudno to wszystko pojąć. Właśnie wszedłem po schodach za panem Le Corbusierem. Są to wewnętrzne schody w mieszkaniu, bardzo funkcjonalne. Zresztą są nawet czymś więcej. Chodzić po nich to czysta rozkosz. Rzeczywiście. Zbudowałem te schody z miłości dla człowieka. Wszystko, czym zajmuje się architektura, powinno być studiowane i opracowywane z miłości do bliźniego, żeby dać mu satysfakcję i przyjemność. Moglibyśmy przejść do kuchni? Proszę zwrócić uwagę na ten duży witraż, który poszerza to pomieszczenie o powierzchni 15 metrów kwadratowych. W zimie witraż ten skupia całe światło i filtruje je w głąb mieszkania. Bóg bowiem tak urządził świat, że zimą słońce znajduje się nisko nad horyzontem i przez to łatwo przenika do mieszkań, nawet tak głębokich. Ten sam Bóg tak pokierował biegiem spraw, że latem słońce stoi bardzo wysoko, zaś architekci, jeżeli zechcą wykazać się choć odrobiną inteligencji i sprytu, wezmą ten fakt pod uwagę i umieszczą przed swymi domami coś, co nazywam rozpraszaczem słońca. Dzięki temu uzyskają domy ze szkła. Latem zaś na balkonach pojawią się parasole. Nie zrozumiał pan wszystkiego? Myślałem, że jest pan do tego przyzwyczajony. Bardzo chciałbym zobaczyć kuchnię. Kuchnia jest czymś w rodzaju baru, w którym gospodyni, pani domu, ma przed sobą blat do pracy, rozłożony niczym wachlarz. Jest tu wspaniała kuchenka elektryczna, zachwycająca. Jest stół, na którym przygotowuje mięso, ciasto. Dalej blat z podwójnym zlewozmywakiem. Jest też połączenie z wewnętrzną ulicą, otwór, przez który dostawcy wkładają produkty w taki sposób, że nie trzeba tracić czasu na otwieranie im drzwi, ani w ogóle się nimi zajmować. Pani domu stoi po środku kuchni, tak jak my obaj teraz. Ma przed oczami całe to śliczne pomieszczenie, także widoki za oknem, zieleń, której tak tutaj dużo. Poprzez moją teorię radosnego miasta pragnąłbym ponownie usytuować człowieka w warunkach naturalnych, odzyskać dawno utraconą wartość. Jakie są dokładne wymiary pokoju, w którym się znajdujemy? 3,70 m szerokości, ale chyba nie ma pan wrażenia, że to jest wąski pokój. Rzeczywiście nie, a wysokość pierwszego sufitu wynosi 2,26 m. To wywołało największy skandal. To mi nie przeszkadza. Ta wysokość daje poczucie intymności. Taką wysokość mają pokoje w wiejskich domach na całym świecie, we wszystkich cywilizacjach. Ale nie tylko apartamentów Marii Antoniny Ptitrianon również. Królowa miała już dosyć wysokich pokoi i poprosiła o niższe apartamenty. Człowiek stojący z wyciągniętą ręką nie dotyka sufitu. Duża wysokość to 2 razy 2,25 m. Dzięki temu każde mieszkanie w pańskim domu ma dwie wysokości. Zawsze uważałem, że dziki zwierz musi czuć się wolny w swojej klatce. Musi przechadzać się, przeciągać. A ja odczuwam lodowaty dreszcz, gdy słyszę o tych budynkach, minimum domkach nędzy i ubóstwa. Trzeba ograniczać przestrzeń tam, gdzie nie jest potrzebna i możliwie jak najbardziej rozszerzać ją tam, gdzie rozgrywa się akcja, czyli wokół rodziny zgromadzonej przy kuchennym stole. Chciałbym teraz przejść do pokoju dziecinnego. Jeszcze przedtem przejdziemy przez ów sławetny obszar konfliktów, przez środek mieszkania, który stanowi przybytek ciemności. Tu wcale nie jest ciemno. Tutaj naprawdę ludzie mogą się sobie dokładnie przyjrzeć. Wbrew powszechnym obawom, tu wcale nie jest ciemno. Ten pokój ma 1,83 m szerokości, co wydaje się nieprawdopodobne, i mniej więcej 9 metrów głębokości. Tylko 9 metrów długości? Ludzie, którzy tu zamieszkają, będą mieli przed oczami zielony spektakl. Dlaczego? Ponieważ znajdujemy się w domu, który rośnie wzwyż. Gdybyśmy się znajdowali w osławionym małym domku, typowym dla budownictwa prowansalskiego, o którym wszyscy zdają się marzyć, wówczas bylibyśmy w stanie zobaczyć przez okno jedynie kurze kubki. Tutaj zaś nie poskąpiono nam pięknych widoków.
Między dwoma pokojami znajduje się to duże pomieszczenie, które liczy sobie 9 metrów. Według pana jest to duże pomieszczenie? Tak. Proszę zapytać członków Najwyższej Rady Architektury i Urbanistyki, do której mam zaszczyt należeć, ale której nie poświęcam zbyt wiele czasu. Proszę spytać, co pomyśleli, kiedy zobaczyli te plany. Nazwali to ruderą, na myśl o której nic tylko walić głową o mur, zaś pomieszczenie, które widać na tym rysunku, może naprawdę wywołać niepokój u nieprofesjonalisty. Pokój, który pan przed chwilą określił mianem dużego pokoju, to pokój dziecinny. Proszę mi teraz szczerze powiedzieć, nie czuje się pan zbyt ściśnięty w tej ruderze? Chętnie bym tu zamieszkał. A jak wygląda kwestia dźwiękoszczelności? To chyba uzasadniona obawa w domu, który liczy 336 mieszkań. Niektórzy twierdzą nawet, że w pańskich mieszkaniach panuje absolutna cisza. Chciałbym wiedzieć, jak pan rozwiązał ten problem. Kwestie dźwiękoszczelności można przyrównać do problemów elektryczności. To strumień, który albo przepływa, albo nie. Jest to nauka niezmiernie precyzyjna, w której należy stosować przyrządy o niezwykłej dokładności, a których nikt nigdy nie szanuje. I stąd pochodzi cała trudność, z której tak niewielu zdaje sobie sprawę. Ludzi uczono o stylach, lecz nie nauczono ich, czym jest cisza. Nigdy nie zajmowałem się architekturą, ale sądzę, że gdybym się nią zajmował, uczyłbym ludzi, mówiłbym uczniom, mieszkanie ma być ciche. Z takimi poglądami nigdy nie uzyskałby pan dyplomu. Tym nikt się nie zajmuje. Uważają mnie za rewolucjonistę, ponieważ twierdzę, że należałoby stworzyć podstawy nauki o mieszkaniach. To wydaje się barbarzyństwem. Ludzie zarzucają mi, że jestem facetem o wąskiej umysłowości, że chcę powkładać ludzi do pudełek, pozamykać ich w klatkach. A przecież wszystkie cywilizacje obracały się wokół kwestii mieszkania, lokum. Na obraz i podobieństwo ludzkiego mieszkania stworzono mieszkanie dla bogów. Świątynia zawsze była po prostu przedłużeniem mieszkania ludzi. Na kongresie w Atenach w roku 1933, gdzie powstała owa sławetna ateńska karta urbanistyki, sformułowałem tezę, że materiałami urbanistyki są słońce, przestrzeń, zieleń i cement. W tej właśnie kolejności. Ta hierarchia znalazła potwierdzenie w praktyce właśnie tutaj. Czy wrócił pan do źródeł? Chcę znów być blisko ludzi prymitywnych, idąc za przykładem Voltaire'a i Rousseau, którzy usiłowali doszukać się odrobiny autentyczności w ówczesnych sztucznych społeczeństwach. Dzisiejsze społeczeństwo jest o wiele bardziej sztuczne od tamtych. Dziś maszyny zaburzyły wiele naturalnych rytmów. W wielu dziedzinach życia społecznego brak dziś równowagi. Bardzo interesuje nas ta wewnętrzna ulica, na której na wysokości 9 piętra będą umieszczone sklepy obsługujące 800 mieszkańców osiedla. Jest takie zdanie, które Le Corbusier chętnie powtarza, z pewnością dlatego, że streszcza ono jego 25-letnie wysiłki. To nie maszyny winny prowadzić człowieka i nim kierować. To człowiek powinien ujawnić istnienie maszyny. W tym celu należy go na nowo umieścić w warunkach naturalnych. Le Corbusier, twórca naiwny i wizjoner, mówią jedni, ten geniusz, mówią drudzy, chce nas nauczyć, jak żyć szczęśliwie. Czy to nie jest zbyt wielka śmiałość? Większość ludzi uważa, że architektura polega na budowaniu jak najładniejszych domów, jak najładniejszych fasad. Pan się z tym nie zgadza? Program prywatny nie odpowiada już wymaganiom naszych czasów. Dobry jest dla naiwnych i dla bardzo pomysłowych. Dobry jest także dla tych, którzy odkryli w sobie powołanie, by stać się ofiarą. Wybudować domek zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami, swoim stylem, to tak jakby wybudować statek i dopłynąć do Nowego Jorku. Poprzez architekturę usiłuje pan często zmieniać przyzwyczajenia i obyczaje społeczne. Wszystko się zmienia. Tak dzieje się od chwili wynalezienia maszyn. Jesteśmy cywilizacją zmechanizowaną. Indywidualny dom
jako społeczna odpowiedź na naszą mechaniczną cywilizację, to demagogia dobra dla ignorantów i leniwych, dla ślepych. Obecne mieszkania nie odpowiadają wymaganiom czasu, są niezdrowe, gorzej nawet. Współczesna młodzież nie ma mieszkań i to jest wielka nędza, wielkie publiczne nieszczęście. To katastrofa i wielki wstyd dla kraju. Chandigarh u podnóża Himalajów rozciąga się budowla, o powstaniu której rząd indyjski zadecydował w roku 1949, a której plany przed 15 laty opracował Francuz Le Corbusier. Tutaj, podobnie jak w Egipcie faraonów, podobnie jak w Chinach, cnota liczebności zastępuje siłę mechaniki. Bezustanny ruch tysięcy mrówek pozwala na ciągłe rozrastanie się mrowiska. Pod dyrekcją Pierre'a Jeannereta, który czuwa nad realizacją projektu swego kuzyna Le Corbusiera, powstaje najdziwniejsza może z jego budowli, gmach parlamentu, którego ciężkie drzwi obracają się wokół środkowej osi. Freski zdobiące gmach podpisane są nazwiskiem wybitnego francuskiego architekta. Dalej Capitol, ośrodek administracyjny. Powstały bryły, jakich życzył sobie Le Corbusier. Gmach Sądu Najwyższego już w roku 1955 mógł otworzyć podwoje dla działalności Temidy. Długi gmach ministerstwa wraz ze swymi betonowymi płaszczyznami kryjącymi klatki schodowe mieści się na drugim końcu Kapitolu. Chandigarh, czyli mariaż Indii z XXI wiekiem. To świetne zdjęcie, byłem bardzo wzruszony, a fotograf uwiecznił mnie akurat w chwili, kiedy spuściłem powieki. Na zdjęciu mam zamknięte oczy i otwarte usta, czyli wyglądam jak kretyn, albo jakbym chciał kichnąć. Było tam dwóch dziennikarzy amerykańskich, jeden z Life, drugi z Time'a, którzy przydybali mnie akurat w chwili zakończenia uroczystości, kiedy rozpoczynało się zwiedzanie i miałem pokazać panu Nehru budowlę. Ci Amerykanie rzucili się do mnie, prosząc o kilka wyjaśnień związanych z otwieranym właśnie budynkiem. Niech go sobie panowie obejrzą, przecież tutaj stoi, powiedziałem. Czy ta budowla spodobała się panu Nehru? To mnie nie obchodzi, nie w tym rzecz. I te świntuchy wydrukowały to w Time'ie, w bardzo nieeleganckim artykule, jak to mają w zwyczaju. Elegancja nie była nigdy ich mocną stroną. Ja też nie jestem łatwy, muszę to przyznać, ale dziennikarze szczególnie mnie drażnią. Trzeba przyznać, że tacy reporterzy mają ciężkie życie, są jak myśliwi. To łowcy sensacji, poszukiwacze nagłówków, patosu. Nie znoszę tego.
Zarzucają mi także, że jestem wielkim teoretykiem nowoczesnej architektury, czyli obrzydliwym, straszliwym typem. Takie podejście jest niezwykle proste i ma tę dobrą stronę, że załatwia wiele spraw. Mógłbym jeszcze dodać, że nieźle poznałem swój zawód, bo budowałem wiele i w wielu miejscach przeprowadzałem doświadczenia. Dotychczas zawsze w krajach o umiarkowanym klimacie, a teraz znajduję się w tropikach, gdzie trzeba zmienić wiele z dotychczasowych poglądów, uznać, że jest się w piecu, a nie w lodówce. Ot i cała różnica. Budowaliśmy to miasto z przyjaciółmi, założycielami Siam. Ktoś wtedy powiedział, że to świetny moment, żeby każdy coś zbudował dla siebie. Bóg niech zbuduje dla wszystkich. W czasie tego kongresu pracowaliśmy wspólnie. Wszyscy byliśmy niezwykle zaangażowani emocjonalnie. Dziś nie można powiedzieć, że jest to miasto Le Corbusiera. Stworzyli je wszyscy. Lokum, mieszkanie, następnie szkoła, szpital, potem uniwersytet. Tym zajmowali się Pierre Jeanneret, Maxwell Frey, Jane Drew. To miasto powstało z ładunku miłości każdego z nas. Miłości w każdym przypadku innej. Ale całość, wynik końcowy, nie jest chyba najgorszy. Na czym polegały główne zasady budowy tego miasta? Zrobili ze mnie budowniczego gigantycznych bloków o wysokości 300 metrów. Oskarżali mnie o megalomanię, gigantomanię. A przecież indyjskie miasto Chandigarh składa się z budynków parterowych i jednopiętrowych. Najpierw rozwiązałem kwestię pieszych i samochodów. Tutaj samochód nie koliduje nigdzie z pieszym. To bardzo poważne dokonanie i jak najbardziej realne. Zresztą bardzo proste do przeprowadzenia. Czy nadal pozostał pan wierny ideom, które pan zawarł w radosnym mieście? Ależ nie, przecież jestem w kraju, w którym ludzie sypiają na trawie, przed domami albo na dachu. Tu nie można budować drapaczy chmur, bo gdy wszyscy mieszkańcy drapacza chmur wyjdą na dach, to okaże się on za mały. Gdy wyjdą przed dom, tu też zrobi się za ciasno. Indie stały wówczas u progu przemian. Dzięki pracy w Chandigarh zaprzyjaźniłem się z panem Nehru, człowiekiem wybitnym, wspaniałą osobowością. Miałem do czynienia z miastem składającym się z domów jednopiętrowych i parterowych, zbudowanym według pomysłu niejakiego pana Taparda, który kończył studia w Oksfordzie, który narzucił swój oksfordzki program małych domków. To nie ja budowałem domy, ja tylko wykonałem plany miasta. Jest to także pierwsze miasto, w którym znajduje się 45 km dróg przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów mechanicznych. Żadne drzwi domu nie wychodzą na te 45 km drogi. Żeby to zrobić, potrzeba człowieka z głową. Znalazłem takiego człowieka. Był nim naczelny inżynier z Pendżabu, przyjaciel, który zgodził się to wykonać. Żeby rozwiązać problem architektoniczny, trzeba zapomnieć o tym, co już zostało wcześniej zrobione, znaleźć coś nowego. Nie można też zapomnieć o istnieniu szczególnych warunków klimatycznych. Wówczas pomocne mogą być nowoczesne techniki, na przykład rozpraszacze światła słonecznego, pokrywające wschodnią i zachodnią fasadę budynku. W tylnej części budynku zamontowano dwie szklane płyty, w 100% nieotwieralne, wyposażone w wentylatory. Chyba udało nam się rozwiązać tę kwestię. Do czego służą te dwie wieże umieszczone z dwóch stron budynku? To dwie windy towarowe, wschodnia i zachodnia. Dzięki tym windom przez 2 lata bezustannie przewijały się tu osiołki przewożące piasek, cegły, cement. Obecnie windy służą do przewozu ludzi. Jakie jest znaczenie tej uniesionej ręki na Kapitolu? Z całą skromnością muszę stwierdzić, że jest to wyraz mojej filozofii. Owoc życia pełnego prób, walk, ale nie pozbawionego też zwycięstw. Od mojego pierwszego spotkania z panem Nehru w Chandigarh, między nami pojawiła się otwarta dłoń. Po upływie kilku lat otwarta dłoń stała się symbolem, ukoronowaniem dyskusji o sprawach publicznych, debat toczonych z udziałem autorytetów. Wyżłobiony w ziemi ruch symbolizuje przepływ idei. Nad nim wznosi się 28-metrowa dłoń, która wystrzela ku górze w pełnym słońcu na tle Himalajów.
Rów porozumienia i rozwagi, bo dyskusje powinny tak właśnie wyglądać. Tezy winny być przemyślane i rozważone, tak by móc dojść do porozumienia. Ów rów mierzy 100 metrów na 100, a składają się nań dwa amfiteatry, dwa tarasy. Dlaczego dwa? Ponieważ zawsze istnieje dwoistość praw w dwóch opiniach. Poza tym jest tam kilka miejsc do siedzenia przeznaczonych dla osób, które zostały wyznaczone, by zabrać głos właśnie tego wieczoru. Następnie trybuna dla mówcy zaopatrzona w nagłaśniającą konchę dźwiękową. Na tym wszystkim gruje umieszczona na kuli dłoń o wysokości 28 metrów. Będzie ona ulegała działaniu wiatrów, nie jak chorągiewka na wietrze, lecz wyrażając to, czym jest życie, czyli bezustanne zmiany, z którymi należy się liczyć. Są bowiem niczym chleb codzienny, niczym ręka wyciągana ku drugiemu. W życiu wykonałem tylko ten jeden symboliczny gest polityczny, który zresztą uznano za czystą komedię. Otwarta dłoń, która ma przyjmować i dawać, otwarta dłoń będąca znakiem optymizmu wobec współczesnego świata, który znalazł się w katastrofalnym stadium. Oddaję głos innym, którzy być może znajdą jakieś rozwiązanie, lecz powtarzam, że znajdujemy się w punkcie tragicznym. Co zrobić, żeby w godzinie zero sygnał został nadany w porę? Problem ten rozwiązali polscy inżynierowie, łącząc elektronikę z chemią. Płyn rozlewa się we wgłębieniu wyposażonym w odpowiedni przyrząd, a czuła płytka przekazuje sygnał. Jest to istotny postęp. A zastosowanie? Oczywiście w żłobkach. Dorośli nie zapominają się, gdyż jest to właściwość wieku dziecięcego. Znawcy zabytków historycznych wciągnęli mnie w to, szczególnie Jardon, inspektor do spraw zabytków historycznych i jeszcze drugi facet, rodem z Ronchamp, także specjalista od zabytków historycznych. Ci młodzi zajęli się odradzaniem naszej administracji. To szczególne miejsce. Zawsze było zajmowane przez budowle sakralne, najpierw przez świątynie pogańskie, a potem przez kościoły lub kaplice, które wciąż były niszczone na przestrzeni wieków. W czasie wojny roku 1871, wojny roku 1918, w latach 1939-40 bez przerwy. Otóż ci dwaj ludzie, o których już wspomniałem, powierzali odbudowę miejscowym, ale nie udawało im się doprowadzić sprawy do końca. Pewnego dnia w czasie jakiegoś zebrania, kiedy wszystko jak zwykle szło w złym kierunku, ktoś wspomniał o Le Corbusierze. Uznano to za niezły pomysł. Arcybiskup przychylnie odniósł się do tego pomysłu. Ksiądz został zobowiązany do spotkania się z Le Corbusierem i tak doszło do naszej pierwszej rozmowy. Najpierw nie chciałem zajmować się tym kościołem, potem podjąłem się, ale pod warunkiem, że będę mógł budować na swój sposób. Tak naprawdę byłem żywo zainteresowany budową, gdyż było to trudne dzieło plastyczne. Przed 20 laty próbowałem już zrobić projekt kościoła, zaś teraz miałem w sobie dość chęci, żeby się z tym zmierzyć. Ksiądz był tak zadowolony, że przesłał bardzo pozytywny raport do arcybiskupa, a ja zaraz pojechałem zbadać teren. Udało mi się podbić serca tamtejszych ludzi, proboszcza, któremu przez cały czas opowiadałem kawały, żeby go rozśmieszyć. Potem poszliśmy obejrzeć teren. Przez 2-3 godziny pracowałem w terenie jak wół.
tak jak to ja potrafię. Określiłem położenie kościoła, co nie było takie proste. Zbudowałem dzieło sztuki, w którym nie ma ani jednej dekoracji, ani jednej ozdoby, nic. Czy to będzie się podobało? Tego nie wiem. Dwa razy do roku przyjeżdża tam 12 tysięcy pielgrzymów. Wówczas jedna msza odprawiana jest wewnątrz kościoła, zaś druga na zewnątrz. Msza wewnątrz przeznaczona jest dla najbliższych, dla wtajemniczonych, a na zewnątrz stoją tłumy. Jaka jest pojemność kaplicy? Tylko 200 osób. Nad zakrystią mieści się laboratorium muzyczne. Można tam osiągnąć bardzo silne brzmienie dźwięków, także dzięki wzmacniaczom. Powiedziałem do tamtejszego proboszcza, zamiast angażować do grania starą pannę z onszą, która zagra na akordeonie, a właściwie na rozklekotanej harmonii, możecie teraz mieć tutaj muzykę z prawdziwego zdarzenia, prawdziwą muzykę religijną, rzeczy całkiem nowe. Rozmawiałem kiedyś z Varezem w Nowym Jorku, który komponował piekielną muzykę i był otwarty na wszystkich muzyków, którzy chcieli coś stworzyć. To samo możecie zrobić w Ronchamp. Zrezygnujcie z brzydkiej i smutnej muzyki. Znalazłem tam zwęglone kamienie ze zburzonego w czasie wojny kościoła. Straciły one swoją nośność, ale mimo to nie chciałem ich wywozić na gruzowisko, więc zastosowałem ściany z gipsu, którym nadałem formę krzywej.
Ta krzywa była bardzo przydatna, gdyż stwarza rezonans akustyczny, istne krajobrazy akustyczne i przyjmuje różniące się od siebie dźwięki z czterech stron świata. Nie bez znaczenia jest tu również wschodzące słońce. Jest to wskazówka niczym oś biegnąca ku Jerozolimie. W ten sposób można określić strony świata. Kompozycje tworzy się właśnie za pomocą takich elementów. Wewnątrz nie ma żadnego ruchu, żadnego znaku, żadnego sztucznego narzędzia, które byłoby wytworem wieków upadku architektury. Żaden taki znak nie znajduje się w kaplicy w Ronchamp, nawet krzyż umieszczony początkowo w miejscu zbyt znaczącym został przesunięty, gdyż wyglądał zbyt uroczyście i przez to niemądrze. W końcu umieściłem krzyż z boku, a kiedy człowiek pomyśli, że na krzyżu znajduje się ukrzyżowany, wówczas odnajduje cały dramatyzm sytuacji. Dotychczas nic nie odróżniało pana Steinmetza od innych przechodniów na ulicach Aubervilliers. Pan Steinmetz był skromnym 50-letnim człowiekiem, chemikiem z zawodu i płacącym podatki jak wszyscy. A teraz pan Steinmetz stał się osobistością, chce być pierwszym człowiekiem, który pojedzie na Księżyc i w tym celu zapisał się do agencji Cooka, która otworzyła specjalną sekcję. Panie Steinmetz, właśnie wpisaliśmy pana jako pierwszego podróżnika na Księżyc. Oczywiście powrót jest wliczony w koszta podróży. Naturalnie, proszę pana, świetnie, zatem wpłacam zaliczka. Dziękuję. Ze swojej strony przekazuję panu oficjalny dowód wpłaty od agencji Cooka. Aktualności francuskie uznały za swój obowiązek udać się do pana Steinmetza i wypytać go o wszystko, co dotyczyło jego podróży na Księżyc, projektu jak na razie przedwczesnego. Ale jak na chemika przystało, pan Steinmetz niczego nie robi przypadkowo. Czy sprosta pan wymaganiom pod względem wytrzymałości fizycznej? Od 25 lat nie leżałem w łóżku i nigdy nie widziałem lekarza. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć panu przyjemnej podróży na Księżyc. Nie po raz pierwszy Le Corbusier wystawia w Paryżu. Znów mogli państwo zobaczyć znakomitego architekta i urbanistę, któremu zawdzięczamy w dużej mierze renesans nowoczesnej architektury. Jego najważniejsze dzieła znaleźć można w wielkich miastach całego świata, od Indii po Brazylię. Jednak ta wystawa różni się od pozostałych, gdyż Le Corbusier przedstawia tu nam swoje obrazy i rzeźby, którym geniusz architektoniczny kazał do tej pory pozostawać w cieniu. Zawsze pociągało mnie tworzenie, a szczególnie zjawisko tworzenia dla człowieka i jego środowiska. Czuję sympatię dla zjawiska człowiek i jego środowisko, a w malarstwie znalazłem sposób na wyrażenie tego uczucia. Jest to sposób pasjonujący, lecz niebezpieczny. Jak może się pan ograniczyć do płótna o wymiarach 2 na 3 metry? Pan, który myśli w kategoriach całych miast. Moim głównym grzechem jest to, że podporządkowuję się sprawom wizualnym, mam dwoje oczu i wszystko to, co wzrokowe, to znaczy rysunek, malarstwo, rzeźba, architektura, łączą się niczym symfonia. Architektura wymaga pewnego specjalnego myślenia, stworzenia koncepcji, intelektualizacji. Inne czynności też wymagają pracy koncepcyjnej. Jak mówiłem, moja dłoń rysuje wyprzedzając umysł, zgodnie z przyzwyczajeniami i nadzwyczajnymi zdolnościami. Kocham rzeczy piękne, mam poczucie bryły i koloru. Chcę móc uprawiać malarstwo, rzeźbę i architekturę. Jeżeli to przeszkadza innym, to niech się tym nie zajmują, niech siedzą w domu. Nikt nie musi oglądać moich prac. Jeżeli ktoś zechce zobaczyć, co zrobiłem przez te 75 lat, to proszę bardzo, niech zobaczy. Na pewno wielu będzie mi zazdrościć, byle tylko zostawili mnie w spokoju. Rzeźby.
Na Lazurowym Wybrzeżu mam pałac do mojego wyłącznego użytku. Pałac, który ma wymiary 3 metry na 3,66 m. Był on wybudowany dla mojej żony i jest zachwycający, ekstrawagancki, komfortowy i uroczy. W odległości 13 metrów stąd mam swój własny kącik usytuowany na trawniku. Własny domek o rozmiarach 1,90 m na 4 metry, zbudowany z desek i jest to szczyt komfortu. I uważa pan to za swój pałac? Starałem się urządzić go jak najlepiej. Czy zawsze zgadza się pan z tym, co pan kiedyś napisał, na przykład na temat modulora? To zależy od definicji. Już powiedziałem, zawsze zajmowałem się człowiekiem. Pewien wybitny człowiek renesansu, Louis Pacioli, około roku 1400 użył określenia La Divina Proporzione. Wywodziło się ono ze starożytności, od Egipcjan, od Pitagorasa. Ja tylko dorzuciłem do tych złotych wymiarów coś nowego. Zrobiłem tak ze względu na system metryczny używany od czasów rewolucji francuskiej. Dawniej posługiwano się miarami takimi jak stopa, łokieć i to były wymiary ludzkie. Po zastosowaniu systemu metrycznego straciliśmy to wszystko. System metryczny zdehumanizował przyrządy pomiarowe. 1/10 i 1/100 metra nie są miarami związanymi ze skalą ludzką. Ja pobrałem proporcje zaczynając od splotu słonecznego człowieka, aż po jego głowę i podniesioną rękę. Stworzyłem system wymiarów odpowiadający zapotrzebowaniom ludzkiego ciała w pozycji leżącej, stojącej. Wynalazłem ten system, nie przypuszczając, że coś takiego może mi się udać. Nie chcę się chwalić, ale to otwiera przed przemysłem nieograniczone możliwości. To jest kluczowe narzędzie nowych czasów. Dla mnie stanowi to niewyczerpane źródło zadziwienia. Obserwować całą klawiaturę miar w skali ludzkiej to wspaniała innowacja. Ta w najwyższym stopniu paryska prezentacja objawiła to, czego moglibyśmy oczekiwać od sztuki grającej z najbardziej ukrytymi detalami. Od najszczelniej okrywającej ciało narzutki, aż po koronkowy stanik, 1001 szczegółów podkreślających formy zostało przedstawionych światłej i znającej się na rzeczy publiczności, z której mężczyźni nie byli wykluczeni. Mogli oni obserwować lekkie fiszbiny z przodu i z tyłu, wymyślne rozwiązania strojów wieczorowych, a także głębokie dekolty. Mogli również przyjrzeć się w 100% elastycznemu stanikowi, który podobno robi teraz furorę w Ameryce, a który jest również powszechnie produkowany we Francji w dwóch rozmiarach. Przy tych wszystkich nowościach, górę nad wszystkimi innymi odczuciami bierze złudzenie. Wszystkie te frywolności przyjmujemy z lekkim sercem, nie zajmując się ich rzeczywistą wartością. Rok 1957, klasztor w La Tourette, Lyon.
j'avais été très intéressé. Bardzo mnie to pociągało, zwłaszcza od chwili, gdy ojciec Couturier wyjaśnił mi, na czym polega licząca już 800 lat reguła dominikańska. Ojciec Couturier nie miał grosza, jak zwykle we wszystkich przedsięwzięciach, które mnie dotyczą. Ludzie przychodzą do mnie, mówią, nie mam grosza, ale proszę mi zrobić coś ładnego. I tak było w przypadku tego kościoła. Teraz króluje tam duch proporcji i harmonii. Kościół został wykonany z najprostszych materiałów, jakie można sobie wyobrazić. Jeszcze nikt nie wybudował nic tak zwięzłego jak ten klasztor. W dniu inauguracji zjawiłem się tam, byłem na uroczystej mszy ze śpiewami gregoriańskimi. Wszystko udało się wspaniale. Odniosłem wrażenie, że wszyscy, którzy się tam znaleźli, byli pod wrażeniem tego, co się dokonało. Obecny na uroczystości arcybiskup Lyonu po zakończonej ceremonii zwrócił się do mnie z krótkim przemówieniem, stwierdzając, że nawrócił się na Le Corbusiera. Dotychczas sądził, że Le Corbusier jest kimś w rodzaju diabła, teraz zaś zrozumiał, że Le Corbusier potrafi wznosić nie tylko budowle sakralne, ale również miejsca modlitwy i medytacji. Mówił o objawieniu się sakrum w sercu człowieka. Wraz z Pierre'em Jeanneret dokonaliśmy rzeczy bez mała rewolucyjnych. Niektórzy ludzie instynktownie identyfikowali się z naszymi ideami i ich urzeczywistnieniem. Inni byli zdecydowanie przeciwni. Jeszcze inni chcieli mnie schwytać w pułapkę, proponując członkostwo w Instytucie Architektury. Na to jednak nigdy się nie zgodziłem. Wielcy tego świata z Akademii Sztuk Pięknych byliby zachwyceni, widząc pana w swoim gronie. Byliby zachwyceni, ale ja boję się diabła. To wcale nie są diabły, to bardzo mili ludzie. Niech mi jednak dadzą spokój z tym instytutem. Proszę tylko o jedno, żeby mnie nikt w te sprawy nie mieszał. Nie lubię akademii. Moja pierwsza konferencja w Buenos Aires w roku 1929 zaczynała się od słów: nie trzeba myśleć w sposób akademicki. Proszę postarać się to zrozumieć, nikt przecież nie musi zgadzać się ze mną. Jednak niektórzy pańscy uczniowie traktują nowoczesną architekturę z iście akademickim pietyzmem. Niewątpliwie przecież do czegoś doszedłem. Od wojny zbudowałem kilka kaplic. Ta Ronchamp stała się światowym miejscem spotkań. Klasztor Tourette wzbudza powszechny podziw. Nawet u ludzi, którzy byli prawie gotowi zostać zakonnikami. Może raczej byli to ludzie, którym bardziej chodziło o przekonanie, że w każdej chwili mogą wystąpić z zakonu. Otóż jeden z moich klientów koniecznie chciał, żebym wybudował kościół w mieście, w którym był burmistrzem. Odpowiedziałem, wybudowałem już dwa kościoły i to wystarczy. Kiedy jednak jechałem do Lyonu, do Tourette, wstąpiłem do tego miasta i zamarłem z zachwytu. Zbuduję ten kościół, mój trzeci kościół. Ten drugi, który zbudowałem, był zupełnie inny niż Ronchamp. Składał się z kątów prostych. Ten trzeci będzie prostopadły. Jest pan autorem nie tylko poszczególnych sygnowanych dzieł, ale wywarł pan duży wpływ
na współczesną architekturę, której pan jest po części ojcem, nawet jeżeli ten ojciec wypiera się czasem swoich dzieci. Nie zajmuje się tymi dziećmi, nie przywołuje ich do życia. Czy bez zastosowania betonu mógłby pan sobie w ogóle wyobrazić swoją architekturę? Produkcja betonu rozwinęła się w latach 1920-1960, w ciągu 40-lecia, umożliwiając konstrukcję form takich jak półkula, krzywa. Wcześniej nie umieliśmy tego zrobić. Beton Augusta Peretta z ulicy Franklina to była jeszcze drewniana konstrukcja, to był punkt wyjścia. Teraz mamy możliwości uzyskiwania form w kształcie strusiego jaja. Chętnie wykorzystuję te możliwości, bo przecież po to powstały. To mnie bawi i miast ślepo wykonywać budowle z betonu o kątach prostych. Urozmaicałem sobie pracę jak mogłem, o ile projekt na to pozwalał. Czy jednak nie został pan w jakimś sensie zdominowany przez ten materiał? Zostałem zdominowany przez bestię, czyli przez kobietę, mężczyznę i dziecko, przez rodzinę, centrum rodzinne, ognisko rodzinne, przez obsesyjną myśl, by dać ludzkiej istocie jej muszlę. Tyle tylko, że w architekturze jest ona żywy organizm, jest biologiczna, ma wspierający ją kościec, siłę mięśni, sieć naczyń krwionośnych i sieć gruczołów limfatycznych, układ nerwowy, wszystkie te doskonałe elementy biologiczne. Moje domy łączą w sobie to wszystko, a ja te domy kochałem i dlatego jestem skazany na pracę. Budowałem miasta, domy, ale każda z tych budowli jest sumą drobnych elementów, układanych jeden obok drugiego, pokornie, wytrwale, dzień po dniu, co pod koniec wędrówki pozwala osiągnąć pewną całość. Jestem człowiekiem pracy, wysiłku, drobiazgowości, precyzji, surowości. Przez te 50 lat moje życie było konsekwentnie podporządkowane jednej idei. Proponuję, by zamiast krzyczeć, każdy wyłożył na stół swoje atuty, co zrobił w życiu. Po 50 latach podróżowania po świecie mam prawo stwierdzić, że czegoś się nauczyłem, że umiem rozróżniać rzeczy, a nawet znajdować rozwiązanie. Który z tych wiecznych kontestatorów mógłby mi to prawo odebrać? A politycy stali się nie tyle obojętni, co obcy urbanistyce. Rok 1965. Kościół w Firmini. Był malarzem, rzeźbiarzem, a potajemnie poetą. Nie walczył ani o malarstwo, ani o rzeźbę, ani o poezję. Walczył o architekturę. Jego jakże znane zdanie, dom to maszyna do mieszkania, nie oddaje istoty tego człowieka. Oddaje ją inne stwierdzenie. Dom winien być szkatułką życia, maszyną szczęścia. Zawsze marzył o miastach, zaś plany jego miast radosnych to wieże mieszkalne, wynurzające się spośród niezmierzonych ogrodów. Ten agnostyk zbudował kościół i klasztor, najbardziej chwytające za serce spośród budowli sakralnych całego wieku. Pod koniec życia mówił: pracowałem nad to, czego dzisiejszy człowiek najbardziej potrzebuje, pokoju i ciszy. 27 sierpnia 1965 roku. Jeżeli mam jakieś minimalne prawo do wdzięczności publicznej, to nie za to, że budowałem pałace, chociaż kilka ich budowałem, lecz za to, że od momentu, kiedy zająłem się architekturą albo sztuką, albo wyrażaniem ludzkiej wrażliwości, zawsze miałem pewność, że mieszkanie to świątynia rodziny i że w tej dziedzinie można spróbować stworzyć coś wspaniałego, co zawrze w sobie dużą część ludzkiego szczęścia. Nie wiem, dlaczego czułem się w obowiązku zajmować się ludzkim szczęściem, ale zawsze w moich przedsięwzięciach starałem się znajdować rozwiązania dla tego typu problemów. Chciałem ulżyć człowiekowi, a przede wszystkim wskazać mu to, co tworzy radość życia.
Opracowanie Zespół Telewizji Polskiej.